Maciek, dzisiaj trochę przygód, ale nie z twojej winy. No tak, dokładnie. Pierwsza kwalifikacja mega. Udało się wygrać. W drugiej przygoda z Tomkiem. Niestety incydent wyścigowy, to też jakby przypadek. Wszystko się zadziało w kurzu, więc jakby nie ma tutaj absolutnie niczyjej winy. Tak się stało. Trzecia kwalifikacja, nie wiem, dopiero zjechałem, więc nie wiem nawet jakie czasy. Jechałem z lightami, więc jakby miałem tor dla siebie, ale po czasie chyba nie będzie dobrze, tak coś czuję, że mogłoby być szybciej. Wracając do tej sytuacji, jednak z drugich kwalifikacji Tomek dostał za to 5 sekund kary. Jakoś odniesiesz jeszcze do tej kary dla Tomka, czy była dyskusja po tym, co się wydarzyło, czy temat zostawiacie za sobą? Czy wiesz co, nie było w zasadzie większej dyskusji. Tomek dostał karę, przyjął na klatę. Jakby nie miał co do tego żadnych wątpliwości, że błąd był po jego stronie, bo był poza torem, wracał na tor. Natomiast wszystko się działo tak jakby w kurzu i absolutnie mnie nie widział, więc to nie było celowe jakieś zagranie, żeby zyskać pozycję. Przyjął 5 sekund i myślę, że to tyle w tym temacie. Nie, nic się nie stało. No. Walczymy dalej. Jak na razie obserwujemy, że w superkarach stawka bardzo, bardzo wyrównana. Tu nie ma miejsca na błędy podczas tej rundy. No tak, zdecydowanie. Już wszyscy jesteśmy w zasadzie już w połowie sezonu, więc każdy już ciśnie, każdy się wjeździł w samochody. Tutaj nie ma, tak jak mówisz, miejsca na błędy. Jak się popełni jakiś błąd, no to już spada się gdzieś daleko i jest pozamiatane. Także trzeba, no to jest ta specyfika tego sportu, że trzeba ciśnienie trzymać od startu do mety.